Uwaga, nadwaga. To hasło jest szczególnie nośne w okresie przedświątecznym. W Zespole Szkół nr 1 imienia Komisji Edukacji Narodowej przygotowano specjalną konferencję poświęconą zdrowemu odżywianiu się. Jesteśmy tuż przed świętami, więc uważamy, że należy zwrócić uwagę na zdrowe jedzenie. I mamy taką akcję. Uwaga. Uwaga, nadwaga. Nadwaga. Mamy nadzieję, że akcja się przyjmie i że co roku będziemy mogli propagować takie zdrowe treści, że nasza młodzież ma świadomość, jak należy się odżywiać, aby długo żyć i żyć szczęśliwie i dobrze się odżywiać i dobrze funkcjonować w życiu dorosłych. Dlatego tutaj panie psycholog, pani pielęgniarka oraz pani pedagog podjęły się właśnie takiej próby. Czy młodzież przygotowała to sama, czy w jakiś sposób korzystała z pomocy choćby pani? To znaczy przygotowali to wszyscy wspólnie. Wszyscy młodzież, która przyniosła swoje produkty, my również pomagaliśmy, ale w sumie to jest zaangażowana klasa biologiczno-chemiczna, która jest odpowiedzialna za to. Oni też również chodzą dzisiaj na wykłady do klas, rozdają ulotki, uświadamiają swoich kolegów, koleżanki i kolegów. Żeby mieć fajną sylwetkę, to nie tylko to, że my chcemy, to gdzieś tam silna wola w jakiś sposób. W jaki sposób możemy oddziaływać na młodych ludzi, no bo oni sobie gdzieś kształtują to, jacy będą w przyszłości. W jaki sposób to robimy? Ja myślę, że dzięki tutaj naszej młodzieży uświadamiamy za pomocą różnego rodzaju ulotek, różnego rodzaju pogadanków na zajęciach edukacyjnych, że ten zdrowy styl życia jest bardzo ważny na co dzień, że bardzo ważne jest uświadamianie sobie każdego dnia, że to, co jemy, tym jest także musimy tutaj dbać każdego dnia o to, żeby to nasze zdrowie, ten nasz zdrowy styl życia był na odpowiednim poziomie i myślę, że nasza młodzież jest bardzo świadoma tego faktu i będzie też swoich kolegów i koleżanki w tym fakcie utwierdzała. Nie widzę, co jest za mną przy stole, ale tutaj widzę same szczupłe osoby, więc chyba mają jednak świadomość tego, że ważne jest, co jemy. Oczywiście, jak najbardziej. Tutaj młodzież zaangażowała się, przygotowała różnego rodzaju zdrowe produkty, począwszy od warzyw, owoców, po zdrową żywność, także od wyboru do koloru zachęcamy i zapraszamy. Pedagog, czy do pani zwracają się młodzi ludzie też z jakimiś takimi problemami, o których dzisiaj jest mowa, czy raczej są to sprawy typowo szkolne? Nie, również z takimi problemami, głównie anoreksja, bulimia, tak, te choroby. Nie ma tutaj z nami w tej chwili pani Izabeli Jadwiżyc z Sanepidu, która jest właśnie na lekcji, na prezentacji, na pogadance w tym temacie. Jest to problem i też zgłasza się młodzież do mnie, oczywiście, że tak. Ale takie akcje uświadamiają na to, że oni już o tym myślą. Tak, mam nadzieję, że tak będzie, zwłaszcza, że zauważamy w ostatnim czasie, że coraz więcej uczniów jest z nadwagą, przychodzi do nas z nadwagą. Wiemy, że uczniowie niechętnie ćwiczą, nie uświadamiają sobie, że chodzenie na WF, czy właśnie takie zdrowe odżywianie ma wpływ na naszą przyszłość. Tak, dokładnie. I w związku z tym mamy nadzieję, że te akcje szeroko propagowane przez nas, ale też częściej realizowane, bo taki mamy pomysł, taki mamy zamysł, przyczynią się do tego, że będziemy świadomym społeczeństwem, szczupłym społeczeństwem i zdrowym społeczeństwem. Cukrzyca to bardzo podstępna choroba, która może narobić bardzo dużo szkód w naszym organizmie. Nie wszyscy sobie zdają sprawę, że wystarczy krótkie badanie, żeby zacząć działać. Ty jesteś cukrzykiem. Jak to się zaczęło? Jestem cukrzykiem, to prawda. Mam już 19 lat, prawie 20, walczę z tą chorobą 18 lat. Miałem rok, jak zacząłem chorować. Mierzenie cukrów w tej chorobie jest bardzo ważną rzeczą, bo dzięki niemu tak naprawdę możemy się dowiedzieć, jak nasz poziom cukru we krwi jest normowany, czy jest wysoki, czy jest za niski, czy trzeba sobie podać insulinę, czy trzeba coś dojeść, żeby ten poziom cukru podwyższyć. Czy stosujesz odpowiednią dietę? Stosuję odpowiednią dietę, staram się też wprowadzać dużo ruchu, bo ruch jest jedną z ważnych rzeczy w cukrzycy. Dzięki temu nie potrzebuję za wielu rzeczy też
normować w tej diecie, bo dzięki mojemu ruchowi tak naprawdę mogę zjeść, nie wiem, chociażby przysłowiowego, nie wiem, przysłowiowe spaghetti, tak, czy nie wiem, jakieś ciasto, tylko muszę po prostu sobie podać insulinę. To, że kontrolujesz, właściwie jesteś panem swojej cukrzycy, nie pozwolisz jej zrobić jakichś spustoszeń gdzieś tam w środku? Tak, to prawda. Tutaj w szkole, dzięki tej szkole tak naprawdę, dzięki naszym WF-istom, żadnych powikłań nie mam do tej pory. Dzięki temu tak naprawdę mogę sobie radzić sobie spokojnie w szkole, dzięki nauczycielom też mogę sobie radzić spokojnie w szkole. Nie mam w ogóle żadnych problemów. Czyli właśnie zachęcałbyś swoich kolegów do tego, aby usiedli tutaj na chwilę i zmierzyli sobie poziom cukru. Takie małe ukłucie to naprawdę niebolesne. No już 18 lat się kuję, więc sądzę, że żadnego problemu nie ma. Można się ukłuć, to nie boli. A dzięki temu możemy sprawdzić, czy jesteśmy unormowani, czy może jakieś są objawy cukrzycy, czy nie. Ale to namawiam bardzo chętnie.